Mamy taki szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez 2 do n tej plus n. I może napiszmy kilka wyrazów. No, dla n równego 1 to jest 2 plus 1, czyli 3. Dla n równego 2 to jest mianownik, to jest 4 plus 2, czyli 6. Dla n równego 3 to jest 8 plus 3, czyli 11. No i dla n równego 4 jest 16 plus 4, czyli 20 i tak dalej. No i naszym celem jest rozstrzygnięcie, czy ten szereg jest zbieżny, czy nie. Jest to szereg o wyrazach dodatnich, wobec tego ciąg sum częściowych jest rosnący. No i mamy tylko dwa przypadki. Może być on ograniczony lub nieograniczony. Jeżeli jest ograniczony, to ten szereg jest zbieżny, a jeżeli jest nieograniczony, no to te sumy wzrastają do nieskończoności i szereg jest rozbieżny. No i jak tytuł tego filmu wskazuje, spróbujemy użyć kryterium porównawczego. Ja tutaj przypomnę teraz kryterium porównawcze zbieżności szeregów, czyli sytuacja jest taka, że mamy dwa szeregi o wyrazach dodatnich, no przynajmniej od pewnego miejsca. Prawda? Wszystkie te kryteria na temat zbieżności ciągów i szeregów, wszystkie te założenia o ciągach na ogół muszą być spełnione począwszy od pewnego miejsca. Czyli mamy dwa szeregi dodatnie, no i jeden z nich, no i mamy pewną relację ustaloną, znowuż, że jeden jest mniejszy od drugiego, no również od pewnego miejsca. Czyli ten an jest mniejszy od bn i oba są szeregami o wyrazach dodatnich. No i to kryterium jest takie intuicyjne, które mówi, że jeżeli ten większy szereg jest zbieżny, to mniejszy również jest zbieżny. I na odwrót, jeżeli mniejszy jest rozbieżny, to większy jest też rozbieżny. Więc to jest takie bardzo intuicyjne kryterium i ono służy do badania zbieżności właśnie szeregów o wyrazach dodatnich, jeżeli potrafimy nieznany szereg porównać z jakimś innym znanym nam szeregiem. Czyli spróbujmy może porównać nasz szereg z jakimś innym szeregiem. Więc to jest szereg 1 przez 2 do n tej plus n. I szereg, który jest troszkę do niego podobny, czy też o którym przynajmniej wiemy coś, czy jest zbieżny, czy nie, to byłby szereg geometryczny 1 przez 2 do n. No, ponieważ 2 do n plus n jest więcej niż 2 do n, to odwrotności spełniają relację odwrotną. Czyli popatrzmy. No, dla n równego 1 to mamy 1 przez 2 plus, no to tutaj było szereg geometryczny, suma od n równego 1 do nieskończoności. Potem dla n równego 2 to jest 4, potem jest 8 i 16 i tak dalej. Czyli tutaj mamy szereg geometryczny. No, jaki on ma iloraz? Czyli to jest szereg geometryczny. No, o ilorazie. Jaki iloraz? Iloraz 1 druga. I teraz wiemy, że szeregi geometryczne o ilorazie co do modułu mniejszym niż 1 są zbieżne. Czyli ponieważ no, moduł 1 druga no, mniejszy od 1, no, to szereg 1 przez 2 do n jest zbieżny. Jest zbieżny. Prawda? No i teraz, jeszcze raz, więc tutaj jak mówiłem już, widać, że odpowiednie wyrazy tego szeregu geometrycznego są większe. Prawda? 1 druga jest większa niż 1 trzecia, 1 czwarta jest większa niż 1 szósta i tak dalej. No i teraz zobaczmy, że ogólnie ma miejsce taka nierówność, czyli no, 2 do n tej plus n, wiemy, że 2 do n tej plus n jest na pewno większe niż 2 do n tej. Tak dla każdego n. No, dlaczego tak jest? No, to jest chyba oczywiste. N jest co najmniej 1, no po lewej stronie mamy tę samą liczbę co po prawej, tylko jeszcze dodaną 1. Czyli na pewno 2 do n tej plus n jest większe niż 2 do n tej. Teraz, jeżeli dla liczb dodatnich mamy taką nierówność, to dla ich odwrotności mamy nierówność odwrotną, czyli 1 przez 2 do n tej plus n na pewno jest mniejsze niż 1 przez 2 do n tej.
Czyli dokładnie mamy taką sytuację, że mamy dwa szeregi. To są szeregi o wyrazach dodatnich i wiemy, że ten większy, czyli szereg geometryczny, jest zbieżny. Zatem szereg 1 przez 2 do n tej plus n jest zbieżny. Właśnie na mocy kryterium porównawczego poprzez porównanie ze zbieżnym szeregiem geometrycznym.